będziemy czytać z Księgi Izajasza. Aus Jesaja 52, Vers 13 und Kapitel 53. Z Izajasza 52, Vers 13. Vers 13 und dann bis Ende 53. 13. Wiersz tego 52 rozdziału. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i wysoko, i bardzo wysoko wyniesiony. I 53 rozdział w całości. Kto uwierzył wieści naszej? A ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu sprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją własną duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Ani Gączkuca, Amerykum wyjadę. Poproszę tylko tę Biblię niemiecką na komikę. Jedna tylko krótka uwaga dotycząca tłumaczenia. Jest szereg detali, zwłaszcza w końcowych wierszach tego rozdziału, które są w polskiej Biblii nie tak precyzyjnie oddane w naszym tłumaczeniu. W związku z tym proszę o wyrozumiałość, jeżeli byśmy musieli na to wskazywać. Ja w czasie godziny uwielbienia tylko w jednym miejscu to skorygowałem tu, gdzie jest napisane, że ujrzy światło, wiem, tam jest owoc, ujrzy owoc i tym owocem Pan się nasyci. Diese Verse, die wir gelesen haben, enthalten einen Dialog, ein Zwiegespräch. Te wiersze, które przeczytaliśmy, one zawierają pewien dialog. Es ist ein Dialog zwischen Gott, dem Herrn, und solchen, die den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben. To jest pewien dialog pomiędzy Bogiem, Panem, a tymi, którzy Pana Jezusa przyjęli w wierze. Und was ist der Inhalt dieses Dialoges? Co jest zawartością tego, czy treścią tego dialogu? Der Inhalt dieses Gesprächs ist der Herr Jesus. Treścią tej rozmowy jest Pan Jezus. Und wir wollen uns ein wenig mit ihm beschäftigen. I właśnie jego osobą chcielibyśmy się trochę teraz zająć. Auf unserem Weg über diese Erde brauchen wir Nahrung.
W naszej drodze wiary na tej ziemi potrzebujemy pokarmu. Und was ist die Nahrung für unsere Seelen? Co jest tym pokarmem dla naszej wierzącej duszy? Der Herr Jesus. Pan Jezus. Wir brauchen ihn als der uns Kraft gibt. My potrzebujemy go jako tego, który daje nam siłę. Wir haben ja in dem Lied gesungen, gib uns Kraft zu handeln. My śpiewaliśmy właśnie tej pieśni na początek, daj nam siłę działać lub chodzić. Wir haben auch gesungen, zeig uns deinen Willen. Śpiewaliśmy również tam, prosząc, pokaż nam swoją wolę. Manchmal haben wir in unserem Leben die Frage, Herr, was ist jetzt dein Wille? Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy my pytamy się Pana, Panie, jaka jest Twoja wola? Dann dürfen wir den Herrn bitten, dass uns seinen Willen zeigt. Wtedy naprawdę możemy zwrócić się do Pana z tą prośbą, Panie, pokaż nam swoją wolę. Aber oft ist das Problem gar nicht das, dass wir den Willen des Herrn nicht kennen. Ale często nie to jest prawdziwym naszym problemem, że nie znamy woli Pana. Oft ist das Problem, dass wir nicht die Bereitschaft haben, das zu tun. Często problemem spoczywającym po naszej stronie jest, że nie posiadamy gotowości, aby czynić to, co jest Jego wolą. Oder dass wir nicht die Kraft dazu finden. Albo, że nawet gdy chcemy to czynić, to nie znajdujemy do tego siły. Und deswegen möchte der Herr Jesus sich vorstellen. Dlatego Pan Jezus chce nam się przedstawić. Er möchte unsere Herzen erreichen. On pragnie osiągnąć nasze serca. Dass die Liebe zu ihm weckt und gestärkt wird. Aby miłość do jego osoby została wzbudzona albo pobudzona, aby stawała się silniejsza. Und das ist der Schlüssel, um Kraft zum Handeln zu finden. To jest prawdziwy klucz wiary, aby posiadać siłę do wykonywania jej dzieł. In diesem Dialog beginnt Gott der Herr. W tym dialogu Pan zaczyna swoją przemowę jako pierwszy. Er sagt, sie ist mein Knecht. Da merken wir, Gott der Herr spricht. On mówi, oto jest mój sługa. Rozumiemy, to mówi Pan, Bóg, o swoim słudze. In Kapitel 53, Vers 1 beginnen die Glaubenden zu antworten. A w 53 rozdziale od pierwszego wiersza wierzący zaczynają odpowiadać. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? I zadają pytanie, kto uwierzył naszemu zwiastowaniu? Wir merken, es spricht nicht mehr der Herr, sondern die Glaubenden sprechen. Zauważamy z tego, że to już nie Pan, Bóg jest autorem tych słów, lecz mówią wierzący. Aber dann gibt es auch wieder Passagen in diesem Kapitel, wo der Herr spricht. Ale znowu znajdują się miejsca w tym rozdziale, w którym głos zabiera Pan. Und am Ende dieses Kapitels, da spricht auch wieder der Herr. I na końcu tego rozdziału znowu mówi Pan. In Vers 11, in der Mitte sehen wir das, da spricht er wieder von meinem gerechten Knecht. Znowu on mówi w 11 wierszu od połowy o swoim sprawiedliwym słudze, prawym słudze. Am Anfang sagt der Herr, siehe. Na początku Pan mówi, popatrzcie, oto on. Das heißt, richtet eure Blicke auf diese Person. To znaczy, skierujcie swoje oczy na tę osobę. Schaut mit Aufmerksamkeit auf ihn. Uważnie, spójrzcie na niego. Betrachtet ihn. Zważcie i rozważajcie jego osobę. Siehe, mein Knecht. Popatrzcie, oto. Der Herr Jesus, der wird als der Knecht des Herrn, der Knecht Gottes gezeigt. Pan Jezus jest przedstawiany jako sługa Pana, jako sługa Boży. Als dieser Knecht kam er hier auf diese Erde. Jako taki sługa, on był tutaj na tej ziemi. In Kapitel 49 lesen wir schon mal von ihm, von diesem Knecht des Herrn. W 49 rozdziale tej księgi my już tam czytamy o nim, o tym znakomitym słudze Bożym. Zum Beispiel in Vers 6. Na przykład 49, wiersz 6. Ist zu gering, dass du mein Knecht seist, Stämme Jakobs. Mówi, to zbyt małe w moich oczach, że jesteś mi sługą. Im Matthäus Evangelium wird dieser Vers zitiert und dieser Abschnitt zitiert und eindeutig auf den Herrn Jesus bezogen. W Ewangelii Mateusza ten fragment jest znowu zacytowany z księgi Izajasza i jednoznacznie tam wskazuje na Pana Jezusa. Und da lernen wir, dass das von dem Herrn Jesus spricht.
I z tego uczymy się, że dokładnie właśnie te prorocze słowa odnosiły się do Pana Jezusa. Wir können das nachlesen in Matthäus 12. Możemy o tym przeczytać w Mateusza 12. Matthäus 12, ab Vers 18. Od 18. wiersza. Wird von dem Propheten Jesaja gesprochen, der von diesem Knecht geredet hat. Jest tutaj wspomniane o proroku Izajaszu, który o tym dokładnie słudze mówił. Und dieses Zitat, das bezieht sich auf die Stelle in Jesaja 42. I ten cytat, który tu jest zamieszczony w Ewangelii Mateusza, odnosi się do konkretnej wypowiedzi proroka Izajasza z rozdziału 42. Aber auch unser Abschnitt wird im Matthäus-Evangelium zitiert und wir kommen noch dazu. Ale również i nasz fragment, który przeczytaliśmy, jest jeszcze cytat z Ewangelii Mateusza i do tego jeszcze wejdziemy. So ist der Herr Jesus als Mensch hier auf dieser Erde, der Knecht des Herrn. Tak oto Pan Jezus jako człowiek na tej ziemi był sługą Pańskim. Und der Herr sagt hier, mein Knecht wird einsichtig handeln. Pan tu mówi, mój sługa będzie działał z głębokim wglądem, z głęboką mądrością. Tutaj u nas jest prawdzie napisane, szczęśliwie się powiedzie. Tak to jest oddane. Ein Knecht, das ist einer, der einen Auftrag bekommt. Sługa to jest ktoś, kto posiada zlecenie od swego Pana, aby je wypełnić. Und wenn dieser Knecht einsichtig handelt, dann beinhaltet das, dass er diesen Auftrag gut zu Ende führt. Jeżeli jest mowa o słudze, że on będzie działał w mądrości, w roztropności, to chodzi tu o to, że on to czyni po to i jednocześnie dlatego, aby to zlecenie szczęśliwie do końca wypełnić. So hat er den ganzen Willen Gottes ausgeführt. I tak właśnie Pan Jezus całą wolę Bożą dokładnie tak w szczegółach wypełnił. Er hat den Kelch des Vaters getrunken. On wypił ten kielich, który wziął z ręki Ojca. Er hat alles vollbracht, was Gott ihm aufgetragen hatte. On wszystko wykonał to, co Bóg mu zlecił. Das hat er getan in seinem Leben und in seinem Sterben am Kreuz. I on to uczynił w swoim życiu, ale szczególnie w swojej śmierci na krzyżu. Dann haben wir weitergelesen von der Antwort, die Gott, der Herr, ihm dafür gegeben hat. I dalej czytaliśmy o odpowiedzi, jaką Bóg miał na tę tą znakomitą jego służbę. Wenn ein Knecht einen Auftrag gut ausführt, dann bekommt er einen Lohn. Bo jeżeli sługa wykonuje dobrze polecone mu zadanie, to otrzymuje za to nagrodę. Und hier haben wir den Lohn, den dieser einsichtige Knecht bekommen hat. I tu mamy przedstawione tą zapłatę, jaką ten roztropny sługa Boży otrzymuje. Erhoben, on będzie nader wywyższony und erhöht werden, i wyniesiony und sehr hoch sein. I będzie bardzo, bardzo wielki. Was bedeutet das? Co to znaczy? Der Jesus wurde auferweckt. Pan Jezus po pierwsze został wzbudzony z martwych, wiedziony do śmierci. Er stieg hinab in den Tod. Bo przecież on najpierw wstąpił w śmierć. Aber er wurde von Gott erhoben. Er wurde auferweckt. Ale jako sługa został z tego stanu wzbudzony i wyciągnięty, przywrócony do życia, do śmierci. Aber er wurde nicht nur auferweckt. Ale nie tylko, że został wzbudzony z martwych. Er wurde auch aufgenommen in den Himmel. Gdy został wzbudzony z martwych, został wzięty do nieba. Er ist nicht nur aufgenommen in den Himmel. I nie tylko to, że został wzięty do nieba. Er hat den höchsten Platz bekommen, den es in diesem Universum gibt. To jeszcze otrzymał najmiejsce, jakie w ogóle istnieje. Er hat den Platz zur Rechten Gottes bekommen. Otrzymał mianowicie miejsce po prawicy Boga. Das sind diese drei Stufen, die hier gezeigt werden. To są te trzy poziomy wywyższenia Pana, które są tu ukazane. Die Antwort Gottes auf dieses einsichtige Handeln seines Knechtes. To była odpowiedź Boża na to roztropne działanie swojego wiernego sługi. Dann wird uns in Vers 14 gezeigt, w 14 wierszu jest to napisane, wie dieser Knecht hier auf der Erde gelebt hat. Jak żył
ten sługa na tej ziemi. Wie hat er hier gelebt? Jak? W jaki sposób on żył na tej ziemi? Hat er gelebt in äußerer Pracht und Herrlichkeit? Czy żył w zewnętrznej chwale i obnosił się z tym, co godne podziwu? Nein, er hat sich so tief erniedrigt. Nie. On się nie tak głęboko uniżył. Dass die Menschen sich über ihn entsetzt haben. Tak się uniżył. Ludzie gorszyli się. Mit einem solchen wollten sie nichts zu tun haben. Takim nie chcieli mieć wiele do czynienia. Mit einem, der in Demut und in Niedrigkeit kam. Z kimś takim, kto w takiej pokorze, w takiej niskości, w takim uniżeniu. Der in aller Einfachheit arbeitete als Zimmermann. Który jako cieśla w całej prostocie wykonywał swój zawód. Der kein Geld in der Tasche hatte. Który nie miał taksy, aby gromadzić pieniądze. Wenn er Geld brauchte, weil man nach der Tempelsteuer fragte. Gdy potrzebował kiedyś pieniędzy, aby zapłacić, gdy pytano o podatek świątyni. Dann schickt der Petrus einen Fisch zu fangen. Wtedy posyła Piotra, aby złowił rybę. Und in dem Fisch fand sich die Geldmünze zum Bezahlen. Bo mówił mu, że tam znajdziesz monetę, którą weźmiesz i zapłacisz za siebie i za mnie. Er hatte kein Geld in seiner Tasche. On nie miał sakwy i pieniądza zgromadzonego. Dann hat er gelitten in seinem Leben hier auf der Erde. Następnie druga rzecz, to jako uniżony sługa cierpiał w życiu swoim na tej ziemi. Und für seinen Weg der Niedrigkeit hat er Verachtung empfangen. A za tę drogę, jaką szedł w tej najgłębszej pokorze, to otrzymywał ze strony ludzi pogardę. Verachtung von Seiten der Menschen. Pogardę ludzką. Das hat dem Heiland wehgetan. Niezwykle bolało to Zbawiciela. Hat ihn traurig gemacht. To napełniało jego serce głębokim smutkiem. Nicht einmal seine eigenen Jünger haben ihn verstanden. Nawet jego najbliżsi uczniowie nie wykazywali dostatecznego zrozumienia. Aber der Heiland hat nicht danach gefragt, was die Menschen über ihn denken. Ale Zbawiciel nie pytał o to, co myślą o nim ludzie. Gefragt, was der Wille seines Gottes war. To, o co on pytał, to on ciągle pytał o wolę swojego Boga i Ojca. Und er war bereit, in Niedrigkeit diesen Willen auszuführen. I on był gotów, aby w wielkim uniżeniu tę wolę wypełnić. Ich möchte gerne einmal einen Gedanken in Klammern sagen. Chciałbym chętnie jeszcze tutaj włączyć pewną myśl, tak jakby w nawiasie. Wenn der Jesus davon spricht, wie er hier auf diese Erde gekommen ist und das Reich Gottes verkündigt hat. Gdy Pan Jezus mówi o tym, że przyszedł tu na tę ziemię i głosił Królestwo Boże, dann spricht er davon, dass er dieses wahre Senfkorn geworden ist. To mówi w pewnym momencie o tym, że on jest tym prawdziwym ziarnkiem gorczycznym. Das Senfkorn ist ein kleines Korn. Ziarnko gorczyczne jest malutkim nasieniem. Er kam in Niedrigkeit. To znaczy, przyszedł w uniżeniu. Und er möchte auch, dass wir gerne in Niedrigkeit und Demut unseren Weg gehen. I on chce, abyśmy i my w pokorze i w uniżeniu szli naszą drogą. Wir haben heute Morgen den Tod des Herrn verkündigt. My dzisiaj rano mogliśmy ogłaszać znowu śmierć Pana. Und es waren ganz einfache, schlichte Zeichen, Brot und Kelch. I mieliśmy do czynienia z dwoma bardzo skromnymi znakami tej śmierci. To był chleb i to był ten kielich. Aber wir haben empfunden, welch tiefe Bedeutung damit verbunden ist. Ale mogliśmy zapewne mieć to przed oczyma, jak głębokie znaczenie posiadają te symbole. Wenn wir heute in die Christenheit schauen, gdy dzisiaj patrzymy na chrześcijaństwo, dann gibt es viel äußere Pracht. To jest wiele, wiele w nim zewnętrznej chwały. Es gibt große Kirchengebäude. Są znakomite, wielkie budynki kościelne. Es gibt kostbare Kleider. Są pełne przepychu szaty. Es gibt gewaltige Zeremonien.
są bardzo wzniosłe ceremonie. Aber wir empfinden, dass das nicht das ist, was der Herr Jesus wollte. Ale odczuwamy to, że to wszystko nie jest tym, czego życzył sobie Pan Jezus. Er hatte keine Pracht und Herrlichkeit in dieser Welt gesucht. On nie szukał chwały i tego, co oko pociąga w tym świecie. Wir wollen ihm auf diesem Weg nachfolgen. Chcemy naśladować go na tej drodze, w tej postawie. Aber dann kommt Vers 15. 15 wiersz następnie. Und da lernen wir, die Zeiten werden sich einmal ändern. I tu w tego 15 wiersza uczymy się, że pewnego dnia odmienią się czasy. Er war verachtet. On był wydrwiony i wyszydzony. Er war in Niedrigkeit hier. On był tutaj w wielkim uniżeniu. Aber er wird einmal in Pracht und Herrlichkeit kommen. Ale któregoś dnia przyjdzie w wielkiej chwale i wielkiej mocy. Und dann werden die Menschen seine Größe und seine Herrlichkeit sehen. Wtedy ludzie zobaczą jego potężną moc i chwałę. Und dann werden sie staunen. I zdumieją się. Das bedeutet einmal, dass sie diese Größe und Herrlichkeit gar nicht fassen können. To z jednej strony oznacza, że będzie to tak potężna, porażająca chwała, że nie będą w stanie po prostu pojąć jej. Aber es bedeutet auch, dass sie da anbetend, huldigend, vor ihm niederfallen, vor dieser Herrlichkeit. Ale to również oznacza, że wtedy z uwielbieniem w największym możliwym hołdzie padną na swoje kolana przed nim. Auf diese Zeit dürfen wir warten. Na ten czas mamy przywilej, aby czekać. Wenn der Herr Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit. Gdy Pan Jezus przyjdzie w mocy i wielkiej chwale. Und es macht unsere Herzen glücklich. To bardzo wielkim szczęściem napełnia nasze serca. Auf dieser gleichen Erde, wo er verachtet war. Bo będzie to na dokładnie tej samej ziemi, na której był tak wydrwiony i wyszydzony. Wo sein Kreuz gestanden hat. Gdzie postawiono jego krzyż. Auf dieser gleichen Erde wird er in Macht und Herrlichkeit erscheinen. Na tej dokładnie ziemi on pojawi się, objawi się w mocy i wielkiej chwale. Jetzt kommt in Kapitel 53, Vers 1 die Antwort der Glaubenden. W 53 rozdziale Księgi Izajasza, pierwszego wiersza, pojawia się na te rzeczy odpowiedź wierzących. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Kto uwierzył naszemu zwiastowaniu? Hier ist nicht gemeint, dass sie selbst etwas gesagt und verkündigt hätten. To nie oznacza, że oni sami wtedy coś powiedzieli i coś zwiastowali. Sondern es geht um eine Verkündigung, um eine Botschaft, die zu ihnen gerichtet war. Lecz to chodzi o wieść i zwiastowanie, które do nich się wtedy zwracało. Eine Botschaft, die sie betraf. To było poselstwo, które wtedy ich dotyczyło. Und als der Herr Jesus auf diese Erde kam, da hat er diese Botschaft verkündigt. Gdy Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, to właśnie to poselstwo on zwiastował. Er war dieser Arm des Herrn. On był tym ramieniem Pana. Aber sie haben nicht geglaubt. Ale oni wtedy nie uwierzyli temu. Zu diesem Arm des Herrn einen kurzen Gedanken. Jeszcze krótka myśl do tego ramienia Pana. Wir lesen dazu einen Vers aus Kapitel 59, Vers 16. Jeszcze do tego przeczytamy wiersz z 59 rozdziału, wiersz 16. Sah, dass kein Mann da war. Ich staunte, dass kein Vermittler eintrat. Da half ihm sein Arm. Mam następny wiersz. Widział też, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nikt nie występuje. A wtedy dopomogło mu jego ramię. Gott hatte auf diese Erde geschaut. Bóg patrzył na tę ziemię. Und hatte gesucht, ist da einer, der zu Gott kommen kann. I rozglądał się, czy jest tutaj ktoś, kto może przyjść do Boga. Ist da einer, der Mittler sein kann zwischen Gott und Menschen. Czy jest tu ktoś, kto mógłby być pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Aber er fand keinen. Nie znalazł nikogo. Kein Mensch konnte das tun. Żaden człowiek nie był w stanie wypełnić tej roli. Aber da half ihm sein eigener Arm. Wtedy przy poszukiwaniu dopomogło mu jego własne ramię.
so kam der Herr Jesus als dieser Arm des Herrn auf diese Erde. Oznacza, Pan Jezus przyszedł jako to ramię Pana na tę ziemię. Und er ist der Mittler zwischen Gott und Menschen geworden. I on stał się tym jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Aber das, was damals, als er auf dieser Erde lebte, Wirklichkeit war, das ist heute leider auch noch oft Wirklichkeit. Ale to, co wtedy już było taką smutną rzeczywistością, również i dzisiaj bardzo często jest rzeczywistością naszych czasów. Damals wurde er nicht aufgenommen. Man hat da nicht an ihn geglaubt. Mianowicie wtedy nie przyjęto tego. I dzisiaj również się tego nie przyjmuje. Es waren nur einige wenige. Tylko niewielu wtedy to przyjmowało tak i teraz. Wie ist es heute? Jak jest dziś? Da wird diese Botschaft verkündigt von dem Herrn Jesus, diesem Mittler zwischen Gott und Menschen. Jest głoszona ta wspaniała wieść o Panu Jezusie, o tym jedynym pośredniku pomiędzy Bogiem a ludźmi. Dann ist die Frage, ob diese Botschaft im Glauben angenommen wird. I jest pytanie, czy ta właśnie wieść, to zwiastowanie, to przesłanie jest przyjmowane? In Vers 2 und Vers 2 bis 4 wird ja eben dieses Armes des Herrn, dieses Knechtes des Herrn hier auf der Erde beschrieben. Od drugiego wiersza 53 rozdziału do 4 jest teraz opisane życie tego sługi Pana, tego ramienia Pana na tej ziemi. Es wird seine Niedrigkeit beschrieben. Jest opisane tu jego uniżenie. Aber zuerst wird auch geschrieben, dass er dieses Reis, dieser Wurzelspross, der aus einer dürren Erde gewachsen ist. Ale najpierw zaczyna się to taką bardzo ważną uwagą, że on wyrósł przed nim jako, przed Panem, jako korzeń suchej ziemi. Gott hatte ja Frucht und Leben auf dieser Erde gesucht. Bóg szukał życia i szukał owocu na tej ziemi. Aber er hatte keins gefunden. Nie znalazł nic. Aber jetzt kam der Herr Jesus. I na takiej ziemi suchej pojawił się Pan Jezus. Und es war wie eine grüne Pflanze, ein Spross mit Leben inmitten von Dürre. I on był jako jedyna zielona, tryskająca życiem roślina pośród wyschniętej, pustynnej ziemi. Der Jesus greift dieses Bild, diese Beschreibung auf. Pan Jezus odnosi się, odwołuje się do tego opisu. In Lukas 23. W Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale. Vers 31. Wiersz 31. Denn wenn man dies an dem grünen Holz tut. Pan Jezus mówi, gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Er war dieses grüne Holz, in dem Leben war. On był tym drzewem zielonym, pełnym życia. Und er ging an das Kreuz und in den Tod. I szedł jako taki na krzyż, aby tam umrzeć. Er hat das Gericht Gottes tragen. On poniósł sąd Boży na sobie. Und er ist der Sieger von Golgatha. I on jest zwycięzcą z Golgoty. Und jeder, der an ihn glaubt, dem schenkt Gott auch Leben. I każdy, kto w niego wierzy, to temu Bóg również daje życie, nowe życie. Aber wer kein Leben hat, der ist ein dürres Holz. Ale człowiek, który nie ma tego życia z Boga, jest jak martwe, suche drewno. Und was wird mit dem dürren Holz geschehen, wenn das Gericht Gottes dieses dürre Holz trifft? Co się stanie, kiedy któregoś dnia przyjdzie sąd Boży na tą ludzkością, z takim suchym drewnem? Co się stanie? Es wird verzehrt werden. Ono musi być spalone. Es gibt nur eine Möglichkeit der Rettung. Istnieje tylko jedyna możliwość zbawienia. Und das ist der Glaube an den Herrn Jesus. To jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. In Vers 3 sehen wir den Herrn Jesus als den Mann der Schmerzen. W trzecim wierszu tego 53 rozdziału widzimy Pana Jezusa jako męża cierpienia, męża boleści. Er war mit Leiden vertraut. On był doświadczony w cierpieniu. Wie viele Leiden hat er in seinem Leben auf der Erde erlitten? Ileż cierpień doświadczał on w swoim życiu na tej ziemi? Er hat das getan für uns. On wszystko to uczynił dla nas. A
Wir dürfen noch einen zu Herzen gehenden Gedanken damit verbinden. Ale my możemy jeszcze jedną myśl, która głęboko wnika do naszych serc, z tym powiązać. Wenn wir heute auf dieser Erde leiden, um des Herrn Jesus willen erleben. Jeżeli na tej ziemi, mianowicie my dziś, doświadczamy cierpień z powodu Pana Jezusa, z powodu tego, że jesteśmy Jego i kochamy. Dann dürfen wir wissen, der Jesus versteht uns. To możemy to całkowicie być tego pewni. On doskonale nas rozumie w tym. Wenn ihr gestern hier Kalender verteilt habt, wy wczoraj rozdawaliście kalendarze tutaj w okolicy. Habt ihr auch etwas erlebt von der Verachtung? To mogliście coś nieco z tego również doświadczyć, co to znaczy takie odrzucenie ze strony ludzi. Menschen sagen nein, natürlich nicht. Ludzie mówią nie, nie chcę tego. Das tut uns weh. To boli nas taka reakcja. Aber wir dürfen wissen, der Jesus versteht uns. Ale możemy przy tym mocno się tego trzymać. Pan Jezus nas rozumie. Er hat das noch viel mehr erlebt. On to daleko więcej przeżywał. Und es hat ihn auch geschmerzt. I to go bolało do głębi. Vers 4 bezieht sich auch noch auf sein Leben auf der Erde. Czwarty wiersz również dotyczy jego życia na tej ziemi. Dieser erste Teil des Verses wird in Matthäus 8 zitiert. Pierwsza część tego wiersza jest cytowana znowu w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza. In Vers 16 und 17. W wierszu 16 i 17. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wzywał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza, proroka mówiącego. On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Pierwsza część tego wiersza zatem nie dotyczy bezpośrednio jeszcze krzyża Golgoty. Aber der Jesus hat auch in seinem Leben, als er die Menschen geheilt hat, ihre Krankheiten auf sich genommen. To znaczy, że Pan Jezus, gdy jeszcze w tym życiu chodził i uzdrawiał, to uzdrawiając ludzi, brał ich chorobę na siebie. Da hat er die Leiden getragen. On niósł te cierpienia tych ludzi. Und als er die Menschen gesund machte, da ist Kraft von ihm ausgegangen. I gdy on uzdrawiał ludzi, to im dawał moc, która z niego uchodziła do nich. Aber dann im zweiten Teil von Vers 4 und in Vers 5, da geht es um sein Werk am Kreuz. Ale w dalszej części tego czwartego wiersza i piąty wiersz chodzi bezpośrednio o cierpienia krzyża. Da wurde er von Gott geschlagen. On tam został uderzony ze strony Boga. Da hat er unsere Übertretungen auf sich genommen. Tam wziął nasze winy i przestępstwa na siebie. Da hat er die Strafe zu unserem Frieden getragen. Tam poniósł karę dla naszego pokoju. Tak jest to napisane w rzeczywistości. Petrus zitiert diesen Vers in seinem Brief. Piotr w swoim liście cytuje ten wiersz. Das ist kein echtes Zitat, aber er nimmt diese Worte aus Jesaja 53. To nie jest dosłowny cytat, ale on przytacza te słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza 53 rozdziale. In 1 Petrus 2, Vers 24. W drugim liście Piotra, przepraszam, w 1 Piotrze Piotra 2, wiersz 24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Und auch der nächste Vers. Także i dalszy. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz was. Der entspricht Jesaja 53, Vers 6. On odpowiada temu, co jest napisane w szóstym wierszu jest Izajasza 53. Zuerst noch zu Vers 5. Najpierw jeszcze do wiersza 5. So wie Petrus uns das erklärt, sind diese Streben, die leiden von Seiten Gottes, der Sünde wegen. Tak jak nam to wyjaśnia Piotr, chodzi tutaj o te rany, które z powodu grzechu ze strony Boga zostały zadane Panu Jezusowi. Der Jesus ist von den Menschen geschlagen worden. Pan Jezus został uderzony przez ludzi. Da wurden ihm Striemen zugefügt. Wiele ran podano mu. Das hat ihm weh getan. To pod tymi ciosami bardzo cierpiał. Man hat auf seinen Rücken geschlagen.
bito go i biczowano. Aber man hat ihm auch ins Gesicht geschlagen. Bito go również w twarz. Aber diese Striemen, so sehr sie den Heiland auch geschmerzt haben, konnten keine Sünde sühnen. Ale te ciosy ze strony znieprawionych ludzi nie mogły jednak zgładzić ani jednego grzechu. Aber dann war in den drei Stunden der Finsternis im Gericht Gottes. Ale później on zawisł na krzyżu i był w trzech godzinach ciemności, jak opisuje słowo. Da traf ihn das Gericht des Heiligen Gottes über die Sünde. Wtedy dotknął go sąd, sąd świętego Boga nad grzechem. Und dann ging in den Tod. I on w tym sądzie poszedł w śmierć. Das sind die Striemen, durch die uns heil geworden. I tu są ciosy i cierpienia, przez które zostaliśmy zbawieni. Wie dankbar dürfen wir sein, dass dieses Werk vollbracht hat. Jakżeż możemy być wdzięczni, że on to dzieło wziął na siebie i je wykonał. Vers 6 lässt uns verstehen, wer in Jesaja 53 zunächst mit dem Herrn diesen Dialog führt. Szósty wiersz pozwala nam zrozumieć, kto najpierw, jako pierwszy, prowadził ten dialog z Panem. Es sind solche, die zu diesem Schafhof Israel gehörten. To byli ci, którzy do tej owczarni Izraela po pierwsze należeli. Zu diesem irdischen Volk Gottes. Do tego ziemskiego ludu Bożego ówczesnych czasów. Und der Herr kam zu ihnen. Pan do nich przyszedł. Aber sie wollten ihm nicht folgen. Ale oni nie chcieli iść za swoim Panem. Sie wollten diesem guten Hirten nicht folgen. Oni nie chcieli iść za tym dobrym pasterzem. Sie liefen weg von ihm. Oni pouciekali od tego. Sie irrten umher wie Schafe. Później rozproszyli się i błądzili, błąkali jak owce. Aber dann hat der Herr Jesus die Ungerechtigkeiten getragen. Ale następnie Pan Jezus właśnie ich nieprawości wziął na siebie. Und die an ihn glauben, die führt zurück, die ruft zu sich. I ci, którzy w Niego wierzą, tym dał to ten przywilej, by byli przywołani na powrót i przywróceni do społeczności ze swoim Bogiem. Es wird einmal aus diesem Volk einen glaubenden Überrest geben. Pewnego dnia będziemy oglądać wierzącą resztę, która z tego rodu, z tego narodu została do Boga przywrócona do społeczności. Sie werden erkennen, wir haben uns geirrt. I oni wtedy rozpoznają, myliliśmy się, jak bardzo błądziliśmy. Als wir ihn abgelehnt haben, da haben wir falsch entschieden. Gdy go odrzuciliśmy, to tak bardzo błędnie postąpiliśmy. Er ist tatsächlich dieser Knecht des Herrn, dieser Messias. Bo on rzeczywiście jest sługą Pana. On był Mesjaszem. Dann werden sie ihm im Glauben annehmen. Wtedy przyjmą go w wierze. Dann wird sie zurückführen. On ich na powrót przyprowadzi do społeczności z ich Bogiem. Aber wir dürfen es auch anwenden auf uns. Ale my to właśnie, o czym teraz mówimy, możemy również zastosować do nas samych. Er ist auch für uns der gute Hirte geworden. On stał się mianowicie i dla nas dobrym pasterzem. Und wir wollen, wenn wir ihn im Glauben angenommen haben, ihm folgen. Jeżeli go przyjęliśmy w wierze, to pragniemy iść za nim, jak owce, które go słuchają. Dann wird noch einmal sein Weg beschrieben. Jego droga jest opisana. Er wurde misshandelt. On był tym, nad którym się znęcano. Heute spricht man viel von Misshandlung. Dzisiaj ten temat na powrót wraca i często mówi się o znęcaniu się nad ludźmi. Aber das ist kein Thema nur von unserer Zeit. Ale nie jest to tylko temat dzisiejszych czasów. Der Herr Jesus wurde misshandelt. Pan Jezus był tym, nad którym się znęcano, który go sponiewierano. Aber er hat sich nicht aufgelehnt. Ale on nie burzył się przeciwko temu. Er ist bereitwillig den Weg gegangen. On z rozstrzygnięciem swojej woli wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Jak owce, które jest prowadzone na rzeź. Aber es gibt einen großen Unterschied. Ale jest wielka różnica. Das Schaf, das weiß nichts von dem, was geschehen wird. Mianowicie owca prowadzona na rzeź, ona nie wie wiele z tego, co będzie się działo. Aber wir haben heute Morgen gelesen, Jesus nun, der alles wusste. Ale my dzisiaj wielokrotnie o tym wspominaliśmy. Pan Jezus wiedział wszystko.
wszystko, co nań przyjść miało. Und trotzdem ging er diesen Weg. Mimo to szedł niezłomnym krokiem dalej tą drogą. Dann hing er am Kreuz. Aż zawisł na krzyżu. Und er litt Angst und Schmerz. I tam przeżywał nieopisany strach i ból. Das bewegt uns hier von Angst zu lesen. To nas dotyka głęboko w serca, gdy czytamy o jego strachu. Die Brüder Josef denken daran, was sie mit Josef getan haben. Bracia Józefa myślą o tym teraz, uczynili z Józefem. Man sagen sie für wahr, wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Możemy widzieć ich, jak oni wtedy, w pewnym momencie swojego życia mówią, rzeczywiście, my jesteśmy winni za los naszego brata. Wir haben seine Seelenangst gesehen. Widzieliśmy jego strach, jaki on był przerażony. Jesus hat auch Angst gelitten. Pan Jezus również, jak ten prawdziwy Józef, cierpiał głęboki strach. Aber dann ist er weggenommen aus der Angst. Ale przyszedł moment, kiedy został zabrany z tego strachu, z tego przerażenia. Da spricht von seinem Tod. Tu jest mowa o jego śmierci. Durch seinen Tod wurde er der Hand der Menschen entzogen. Przez swoją śmierć, przez jego śmierć, został zabrany, wyrwany z rąk tych okrutnych ludzi. Vers 8 macht uns klar, dass es um seinen Tod geht. Ósmy wiersz mówi nam jasno o jego śmierci. Er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Bo jest napisane, że został odcięty. Tutaj u nas jest wyrwano go. Odcięty z krainy żyjących. Dazwischen steht noch diese kurze Frage, wer wird sein Geschlecht aussprechen? Krótko jeszcze jest tu napisane takie pytanie, u nas jest przetłumaczone, kto o jego losie pomyślał. Ich glaube, diese Frage bedeutet, wer kann das beschreiben, was dieses Geschlecht, dieses dein Volk, diese Generation, was die an ihm getan hat. Tu bardziej chodzi o ten ród, który go otaczał i który był winien tego. To chodzi o pytanie, czy jest ktoś, kto może zrozumieć, co mu ten jego otaczający go ród uczynił. Wer kann beschreiben, wie schrecklich das war, was sie mit ihm getan haben? Kto może opisać, w ogóle oddać to, co z nim uczyniono? Aber dann wird auch dazu gesagt. Ale do tego jest dopisane. Er hat das getan, um die Strafe seines Volkes zu tragen. Że on to uczynił z powodu występku swojego ludu. Man hat ihn ans Kreuz gebracht. To dlatego go przybito do krzyża. Und die Gekreuzigten, die wurden in einem Grab der Gottlosen begraben. Ukrzyżowanych chowano następnie w grobie dla bezbożnych, dla złoczyńców, dla wyrzutków. Aber Gott hat über seinen Knecht gewacht. Ale Bóg czuwał nad tym swoim znakomitym sługą. Er ist nicht in dieses Grab der Gottlosen gekommen. On nie został do tego dołu wyrzutków wrzucony. Er ist nicht da abgelegt worden, wo man die gekreuzigten Verbrecher ablegte. On nie został złożony tam, gdzie się ukrzyżowanych złoczyńców po prostu w taki sposób chowano. Er ist in das Grab eines reichen Mannes gekommen. Nie. On został złożony z czcią w grobie bogata. Dafür hat Gott gesorgt. Bóg sam o to się zatroszczył. Es war außerdem ein Grab, wo noch nie jemand darin gelegen hat. Słowo Boże nam dodatkowo opisuje, że był to szczególny grób, w którym jeszcze nikt nigdy nie został złożony. So ist der Herr Jesus in keinem Moment mit der Verwesung in Berührung gekommen. A więc Pan Jezus przez to również wypełniło się słowo proroctwa, że on w żadnym jednym momencie po swojej śmierci nie wszedł kontakt z czymś, co miało do czynienia z rozkładem ludzkiego ciała. Dzisiaj haben wir besonders an die Leiden des Herrn Jesus von Seiten der Menschen gedacht. Do tej pory mogliśmy więcej przyglądać się tym cierpieniom Pana Jezusa, które zostały mu zadane ze strony ludzi. Aber in Vers 10 am Anfang da geht es um die Leiden von Seiten Gottes. Ale 10 wiersz na samym początku pokazuje nam, że chodzi teraz o cierpienia, które on poniósł ze strony Boga. Das ist ein Vers, über den wir mit Ehrfurcht nachdenken müssen. To jest wiersz,
o którym powinniśmy myśleć i rozważać go z najgłębszą bojaźnią. Was bedeutet es, dass es dem Herrn gefiel, ihn zu zerschlagen? Co to znaczy takie słowo? Panu upodobało się go utrapić cierpienie. Es bedeutet nicht, dass Gott seine Freude daran gehabt hätte, seinen Sohn zu richten. To nie oznacza absolutnie tego, jakby Bóg miał radość w tym, by nękać swego syna. Aber es bedeutet, dass Gott seinen Ratschluss ausführen wollte. Ale to chodzi o to, że Bóg z radością mógł w nim wypełnić swój wieczny zamysł dotyczący zbawienia. Und es gab nur diesen einen Weg. Istniała tylko ta jedyna droga. Jesus betet in Gethsemane. Pan Jezus modli się, wiedząc o tym, w Getsemane. Wenn es möglich ist, dann geht dieser Kelch an mir vorüber. Mówiąc w słowach, jeśli jest możliwe, niech minie ten kelch. Aber es war nicht möglich. Ale nie było możliwe. Sonst hätte nie ein Mensch gerettet werden können. Gdyby było możliwe, gdyby ten kelch go minął, żaden człowiek nigdy nie zostałby zbawiony. Nigdy nie dokonałoby się przed Bogiem przebłaganie za jakiegokolwiek grzesznika. So entsprach es dem Willen Gottes, dass der Herr Jesus dieses Gericht auf sich nahm. I dlatego odpowiadało to woli Bożej, aby On, to jedyne możliwe, wziął to na siebie. Und wie schwer dieses Gericht war, zeigt uns dieses eine Wort. Er hat ihn. Jakże straszne to było, to pokazuje nam to jedno słowo, które u nas nie jest tak wyraziście przetłumaczone, to nie utrapić, tylko zmiażdżyć. Zmiażdżyć, rozetrzeć po prostu pod mocą sądu. Rozbić. Menschen haben ihn geschlagen. Ludzie go uderzyli. Aber der Herr hat ihn zerschlagen. Ale Bóg rozbił go, zmiażdżył i starł. Gibt diesen Vers in den Psalmen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Jest taki wiersz w Psalmach. Twój strach, czy twoje strachy, to przerażenie, jakie miałem tym. Ono mnie unicestwiło. To jest Psalm 88, vers 7. 88, Psalm 17, wiersz. Niszczą mnie, u nas jest napisane, niszczą mnie, zniszczyły właściwie strachy, te przerażające strachy. 17 wiersz pod koniec. Aber dann, wenn der Herr so über seinen Knecht spricht, dann zeigt er auch wieder die Belohnung, die dieser Knecht bekommt. Ale gdy następnie Pan w ten sposób mówi o swoim słudze, to też pokazuje dalej tą zapłatę, jaką otrzyma jego wierny sługa za to, że się tam poddał. Am Kreuz auf Golgatha hat er das Schuldopfer gestellt. Na krzyżu Golgoty Pan złożył ofiarę za grzech. Aber jetzt wird er Samen sehen. Ale teraz, gdy to zrobił, to ujrzy owoc, czy plon wielki. Das bedeutet, er wird Nachkommenschaft haben. To znaczy, on będzie miał potomstwo. Er ist ja als dieses Weizenkorn in die Erde gefallen und gestorben. Bo on, jako to jedyne prawdziwe ziarenko pszeniczne, on wpadł do ziemi i obumarł. Aber wenn dieses Weizenkorn gestorben ist, dann bringt es Frucht. Ale jak mówi, gdy ono obumrze, to ono przyniesie wiele owoców. Der Jesus hat Nachkommenschaft, solche, die an ihn glauben. Pan Jezus ma teraz potomstwo, to znaczy tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą. Und er wird seine Tage verlängern. I on, a on jego dni przedłuży daleko. Er ist nicht im Tod geblieben. To znaczy, chociaż był w połowie dni w śmierć rozłożony, jest auferstanden. To zmartwychwstał. Und er bleibt für immer. I pozostaje na zawsze. Und er wird einmal kommen. Und dann wird das ganze Wohlgefallen des Herrn durch ihn ausgeführt werden. I któregoś dnia przyjdzie znów. I w
wtedy całe upodobanie Pana, cała Jego wola zostanie przez Niego dalej wypełniona. O, er hat wirklich Mühsal seiner Seele erduldet. O, jakżeż on bardzo cierpliwie zniósł całą mękę swej duszy. Aber es war nicht umsonst. Ale nie było to daremne. Das macht uns glücklich. To nasze serca takim szczęściem przepełnia. Es gibt Frucht von seiner Mühe, von seiner Arbeit. Bo jest wielki owoc z utrapienia Jego duszy. Z tej pracy, z tego mozołu, jaki wziął na siebie. Und jeder, der ihn im Glauben annimmt, gehört zu dieser Frucht der Mühsal seiner Seele. Każdy, kto go przyjmuje, wierzę, należy teraz do, jako cząstka tego, do tego owocu utrapienia jego duszy. Wir wünschen, dass noch viele ihn im Glauben annehmen. I my życzymy sobie, aby jeszcze wielu, wielu przyjęło go w wierze. Damit diese seine Frucht größer wird. Aby ten jego owoc był jeszcze większy, obfitszy. Vers 11 in der Mitte haben wir gelesen, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. W 11 wierszu dalej czytaliśmy też, że za jego poznanie liest mal noch einmal, ich muss das übersetzen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Przez jego poznanie on, mój sługa, wielu jeszcze doprowadzi do sprawiedliwości, do prawości. Das ist sein Lebenswerk. To jest jego dzieło życia. Das Werk, das er in seinem Leben ausführt. To jest dzieło, które on w swoim życiu wypełnił. Aber wir haben auch gelesen, ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Ale czytaliśmy również o tym, że on ich nieprawości weźmie na siebie. Das ist sein Todeswerk. A to jest dzieło jego śmierci. Das, was er getan hat in seinem Tod. To, co on uczynił, umierając w swojej śmierci. Dann endet dieses Zwiegespräch mit der Antwort, die ihm geworden ist. I ten dialog kończy się odpowiedzią, jaka jemu jest poświęcona. Darum wird er große, gewaltige als Beute haben. Dlatego on będzie miał wielki łup pośród mocarzy. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat. Dlatego, że swoją duszę oddał, całkowicie wydał w śmierć. O, wir freuen uns, wenn das für den Herrn Jesus in Erfüllung geht. O, także my cieszymy się, gdy nastanie ta chwila, że ona się wypełni. Wenn er solche, die ihn in Demut und Niedrigkeit annehmen. Że on tych, którzy go przyjmują w tej postaci jego uniżenia i jego pokory. Als solche, die er zu einer großen Größe bringt. Jako ci, któregoś dnia również doprowadza do bardzo wysokiego stanowiska. An seiner Seite haben wird. Będzie miał po swojej stronie. Sie als Beute mitbringt. Będzie mógł się z nimi objawić i pokazać, to jest ten łup. Als solche, die er dem Tod entrissen hat. Łup to znaczy ci, których wyrwał z paszczy wroga. Das liegt in diesem Wort Beute. To jest właśnie zawarte w tym słowie łup. Er hat sie aus diesen Klauen des Feindes gerettet, um sie für sich on zu besitzen. On tego, co wróg ukradł i chciał rozszarpać dla siebie, on wyszarpał z powrotem. Und er wird seine Größe und Herrlichkeit mit ihnen teilen. I on będzie swoją chwałę, swoją wielkość dzielił z nim. Was bleibt uns zu sagen? Co pozostaje nam powiedzieć na to? Es bleibt uns nur zu staunen über die tiefe Erniedrigung des Herrn Jesus. Pozostaje nam tylko w uwielbieniu i z bojaźnią zadziwiać się i rozmyślać nad wielkim uniżeniem Pana Jezusa. Aber auch zu staunen über seine herrliche Größe, die er jetzt hat. Ale także i zdumiewać się nad jego cudowną wielkością i wywyższeniem, jakie już teraz posiada. Und in der er einmal sichtbar erscheinen wird. Któregoś dnia zostanie odsłonięta przed oczyma innych ludzi. Das ist der große Inhalt dieser Verse. To jest ta wniosła treść tych wierszy. Aber dann bewegt es uns sehr, wie dieses Kapitel endet. Bardzo nas wzrusza zakończenie tego rozdziału. Da geht noch einmal der Blick nach Golgatha. Tu
Na koniec tego rozdziału jeszcze raz Duch Święty kieruje nasze spojrzenie na Golgotę. Da wird der Heiland gekreuzigt. Na ukrzyżowanego Zbawiciela. Man schlägt Nägel durch seine Hände. Gdzie przebito jego ręce gwoździami. Und Nägel durch seine Füße. I przez jego stopy. Wir können uns nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind. Nie możemy sobie wyobrazić, jaka to jest tortura. Sein Rücken war blutig geschlagen. Jego plecy były poszarpane biczowanie. Dann wird dieser Rücken auf dieses Holz des Kreuzes gelegt. I te plecy przyparto do drzewa krzyża. Das Kreuz wird aufgerichtet. Ustawiono krzyż. Man gibt ihm den Platz in der Mitte. I dano mu miejsce pośród złoczyńców, na środku. So als ob er der schlimmste dieser Verbrecher wäre. Jakby był najgorszy z przestępców. Und dann öffnet sich der Mund des Heilandes. Wtedy otwierają się usta Zbawiciela. Was sagt er? Co on wtedy mówi? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. On mówi te słowa: Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Er hat für die Übertreter Fürbitte getan. On wstawiał się przed Ojcem jeszcze za tymi złoczyńcami. Was für eine Gnade. Jakaż łaska. Diese Gnade ruft heute noch. Dziś jeszcze ta łaska, ona woła. Komm zu dem Herrn Jesus. Ciebie, przyjdź do Pana Jezusa. Er starb auch für dich. Umarł również i za ciebie. Nimm sein Werk im Glauben an, als für dich geschehen. Przyjdź i weź jego dzieło w wierze, jako to, które zostało wykonane dla ciebie osobiście. Und gib ihm dein ganzes Herz. I oddaj mu całe swoje serce bez reszty. Lass dich von dieser Gnade überwältigen. Pozwól, by przemogła cię ta łaska. Und folge dem, der so viel für dich getan hat. I idź za tym, który tak wiele dla ciebie